Cześć kochani! Cześć! Wiem, że lubicie takie vlogi, więc z Karolą idziemy za ciosem i dzisiaj zakupowy vlog, co ostatnio sobie kupiłyśmy. Łapka w górę, subskrybujcie kanał i na początek sweter. Sweter, który ty mi wybrałaś, czy ja go znalazłam, bo ja już nie wiem. Ja go znalazłam. Patrzcie, jaka oburzona, ona go znalazła. Słuchajcie, nie wiem. Ja już nie pamiętam, co Karola mi znajduje, a co sama. Generalnie muszę przyjąć, że wszystko ona znajduje, bo ona ma najlepsze oko. Okej, okay, niech będzie. Słuchajcie, sweter, który mam z Faktory Annopol. Byłyśmy tam razem, bo tam nagrywałyśmy na potrzeby Instagrama. I mówię, dobrze, no to przecież muszę sobie coś kupić tutaj, wybrać. I w Tomim zawsze coś znajdę. Ale ja w Tomim wybieram takie rzeczy, żeby ten znaczek Tomiego jakoś tam nie rzucał się tutaj na piersi, w oczy, tylko gdzieś tam z boczku. No i słuchajcie, kupiłam taki sweterek ciach. Logo jest tutaj, więc jakoś nie widać. Kocham ten sweter. Słuchajcie, kocham miłością najprawdziwszą, bo to jest taki cieplutki sweter i niegryzący. I słuchajcie, jak ja go pokazałam na Instagramie, to masę dziewczyn zaczęło go szukać i po tych innych pikach, nie wiem, tam w Angrafach i tak dalej. I też kupiły dziewczyny. Mam nadzieję, że tak samo jesteście zadowolone, bo to jest sweter, który zakładam swój topik z mojej kolekcji, Suzy Preska. I na to ten sweterek i jest cudownie. I on jest, do tego mój szal, ten kaszmirowy i latam. Pewnie jak tam śledzicie mnie na Instagramie, to widziałyście. Bardzo dobrze się w tym czuję. To jest kolor... śmietankowy. Śmietankowy? Łamany przez ekri? Tak. To coś takiego. I jest mi w nim bardzo ciepło. I to taki rozpinany za sweter na guziki, to warto mieć. Natomiast on nie może gryźć. On musi mieć jakąś tam domieszkę wełny na pewno, żeby było nam ciepło, ale nie może gryźć. To trzeba sobie poszukać. Ale ten jest cudowny. Idziemy dalej. Pokazujemy torebki. Karoli torebka też widziałyście pewnie. Coach. Taka piękna, wymarzona. Karola, to jest torebka, którą dostałaś w sumie od mamy? To jest, znaczy... fundusze jest, na tę tak, torebkę. To jest torebka, na którą w sumie miał być Disneyland, ale Disneyland nie wypalił, więc stwierdziłam, że sobie kupię ładną torebkę. To jest torebka, którą dostałam na 30 urodziny. Na 30 urodziny od mamy. Bardzo ładna. Z tym, że ona idzie już w kolor taki lekko koniakowaty. Więc dla mnie ona nie jest tak na 100%. Przykro mi, Karola, nie musi być. Natomiast Karoli jak najbardziej pasuje do jej stylizacji, do na przykład butów, które masz. No właśnie, ja też kupiłam. Gdzie kupiłaś te buty? W Hemie. Patrzcie, da mi jednego buta, żebym wam pokazała. Nawet mi da dwa te Nawet buty. Nawet dam dwa, tak. Jaka ty jesteś miła. Uważaj tam na kamerę. Jeszcze są czyste. A jeszcze są czyste, słuchajcie. Popatrzcie na to, jakie fajne, traperowate. Czy jest ci w nich ciepło? Jest mi w nich ciepło i co w nich bardzo lubię? No. To, że jest połączenie beżu z czarnym, więc i pasują mi do beżowej spodni, do beżowej kurtki i do czarnej kurtki. Aha. I tak wiem, nie lubisz tego połączenia. Beżowego z czarnym. Nie, no może już być, ale patrzcie na to. Metki nie odczepiła, nie ogląda moich vlogów, nawet czy co? Nawet nie sprawdziłam. Nawet nie sprawdziła, że ma metkę pod tym. Dobrze sceną, dobrze, że pół biedy, że ta metka, słuchajcie, półprzezroczysta. W każdym razie odkleja na waszych oczach ciach. No widzicie? W każdym razie ładna torebka, nie ma co. Fajne, ciepłe buty. Znaczy, nie, to nie są jakieś tam super ciepłe. Nie, ten. Jakieś takie, że na takie mrozy, no to nie, nie, nie. No to ale nie, nie, nie. Takie na teraz, spokojnie. Że jak jest na plusie, to tak. Słuchajcie, moja nowa torebka, którą nikt nie zauważył, ja pokazywałam. W ogóle tam dwie czy trzy dziewczyny tylko napisały, a zawsze macie takie sokole oko, a tym razem coś nie. Moja torebka Coccinelle, ciach, ciach. No my jesteśmy siostry, koleżanki. Widzicie, moja jest ciuteńkę jaśniejsza, moja idzie w karmel, ten idzie w koniak. To też nie jest 100% koniaku, ale no dobra, podoba mi się ta twoja torebka, niech ci już będzie. Ale coś takiego bliskiego. Słuchajcie, Coccinelle, torebka, którą tej marki zawsze chciałam mieć, bo to są, słuchajcie, fajne torebki. Jakościowo bardzo dobre. I to jest taki mój świeży, nowy nabytek, który jeszcze, no miałam ją dwa czy trzy razy tam. Bardzo fajna, bo jest i na długą rączkę, i na krótką. I to jest rzeczywiście już taki karmel, karmel. Ale nie wiem, czy nie żałuję, Karola, że nie kupiłam w kolorze takiej beżowej. Bo były jak twoje piękne spodnie beżowe, które masz dzisiaj na sobie. I nie wiem, czy nie. Beżowe byłaby lepsza. Nie, jakby była taka jasna, nie, nie, nie. Taka, nie? Taka ci się bardziej przyda. Tylko widzisz, to ja bym chciała nosić z... płaszczem.
beżowym, tak, ale i teraz uwaga, nie zabijcie mnie, bo ja dalej jestem królową beży, ale tak mi się marzy, bo mam piękne kozaki z Zary, pokazywałam, Karola je wybrała i tak mi się marzy nosić karmel z czarnym. Nie? To takie dziwne. I się zastanawiam nieśmiało nad jakimś czarnym płaszczem, ale takim drogim, eleganckim, luksusowym. Tylko wiecie, teraz mnie nie stać, bo ja mam tyle pieniędzy do zapłacenia na te zęby, więc zastanawiam się, jaki to będzie, więc muszę pomyśleć. A może Mikołaj mi przyniesie? Może jakiegoś Mikołaja tam namówię? Bo ja bym chciała taki, wiecie, jakby luksusowy, żebym już miała do końca życia jeden dzień dłużej. Jakiś taki dłuższy, Karola, jakiś taki klasyk, nie? Tak. I bo podoba mi się czarny z karmelem, z beżem też, ale na przykład to bym chciała biały t-shirt, biały sweter, rozumiesz, jeans, czarny płaszcz i czwarty kolor ten, jako ten bazowy. Czy nie? Czy widzisz taką stylizację, czy nie? No widzę, tak. Widzisz. Według mnie kolor tej torebki jest naprawdę. Jest okej, okay, podoba ci się? Jakby była jasna, to byś ją nie nosiła. Nie nosiłabym? Nie. A Louis Vuitton noszę w kółko i na okrągło. Ale na ciemno przerzucasz się na ciemno. No jeszcze nie zdążyłam, bo widzisz, jeszcze jestem w wakacyjnym wydaniu. Słuchajcie, co myślicie o mojej torebce? Ładna czy nie? 900 zł. Przecenione tam z 1400, bo to było w outlecie kupiona. Karola, podoba ci się, tak? Mi się podoba bardzo. Będę nosić, ale właśnie... Sama bym sobie taką skupiła. Bardziej ja ją pewnie będę nosić z granatem, z marynarką na wiosnę, bo też mam takie opcje. Ja wiem trochę inaczej, ale... A z tym moim płaszczem z tatą? Fajnie, nie? Chyba będzie pasować, więc może też założę. Nie wiem dlaczego tak... Wiecie jak to było, jak ja to byłam? Rozmawiałam z mamą przez telefon, a tu kupowałam torebkę. Taka była. Nie, według mnie to jest bardzo dobry zakup, naprawdę jest fajna ta torebka. Na płaszczu oszczędzam, a torebkę 900 wydałam, wiecie, nie? To jest moja logika. Nie jest jakoś dużo, Karola mówi. Bo Karoli kosztowała, no przyznaj się. Oj, moja była dobrze przeceniona, ponieważ ona kosztowała w pierwszej cenie 2,5 tysiąca, a ja ją kupiłam chyba za 1400, 1500, więc naprawdę ją dorwałam. A gdzie są takie dobre przeceny, Karola? To był jakiś... Mi się udało, bo to był jakiś tydzień stylowych zakupów z magazynem Twój Styl, coś takiego. Okay. I tam były jakieś kody rabatowe w środku do e-obuwie i do Modivo. Ja na e-obuwie dorwałam w tej dobrej cenie. Niech nam dziewczyny zagłosują. Która lepsza? Która lepsza? No, no. Zaraz będzie Team Karola wszyscy, nie? Niech sobie swój kanał założy, kurka blaszka. No, no, proszę o informację. Dobrze. Jajajajami, żarty żartami, ale pokażę Wam znowu, co mi Karola wybrała i tyle było pytań o to i to jest rzeczywiście fajne. Karola to dorwała w mango dla mnie. Słuchajcie, takie spodnie zamszowate. Tak mogę powiedzieć? Zamszowe, no takie. No takie zamszowate, tak? Bo z eko zamszu. Bo ja je już wyprałam i nic się z nimi nie stało. Słuchajcie, bardzo fajne, w takim moim kolorze i ja to noszę z... O, popatrz, no, but pasuje jej. No pasuje, no, no daj, no. Aż ta jedna. No, no i gra. No widzisz, ja jeszcze będę musiała iść po te buty. Nie, bo już jesteśmy jak matka z córką. Tak samo ubrane. Słuchajcie, bardzo fajne spodnie, je lubię. Oglądali się za mną w Sopocie, jak miałam te spodnie. Karola, dobrze mi je wybrałaś. Natomiast ja je noszę z taką dłuższą, tą moją narzutką i razem to bardzo fajnie kolorystycznie mi gra. Tak, one są trochę ale leginsowate, żeby tam dupcią nie świecić, to właśnie noszę z takimi dłuższymi albo z białą koszulą i tam kamizelę narzucam i też bardzo fajny zakup. Jestem z nich zadowolona. One tam 119 zł, więc okej. Okay. Słuchajcie, kupiłam coś z polecenia pani w salonie sukien ślubnych. To jest hit. Bo ja nie wiem, czy wy wiecie, my z Karolą szykujemy takiego vloga. Tak, Karola, suknie ślubne i tam inne przymiarki, inne próby. Puścimy wam tego vloga za jakiś czas, jak będziemy miały wystarczająco dużo materiału. I jakoś tak Karola mierzyła suknie i pani nam pokazała w salonie sukien, że takie coś warto sobie kupić i mieć, bo się przydaje na jakieś tam większe okazje i mi się już raz przydało i słuchajcie, nie żałuję tego zakupu i to jest fajna rzecz, słuchajcie, to jest takie body, które zakładamy, jak mamy jakąś tam sukienkę obcisłą i chcemy, żeby wszystko ładnie, gładko leżało, to body, powiem Wam, się spisuje całkiem. Jest bardzo ładne.
Ładny Karola, tak? Mhm. To jest triumf. Podoba mi się. I mi się raz przydało i miałam coś tam obcisłego i to wszystko ładnie tak trzymało ciałko. Natomiast jeden minus może być tego taki, że tutaj z tyłu na pupie jest siatka, tak Karola? Mhm. I ta siatka tak, może być widać. Jak ubrałaś chyba właśnie białe obcisłe spodnie, pamiętam, tak, to się oznaczało. To się ta siatka oznaczała i słuchajcie, musiałam tam się przebierać. Ale jest fajne, Karola? Ja to w ogóle uważam, że powinnaś mieć jeszcze takie body bardziej bielizniane. Aha. Takie przeźroczyste z takimi... Ja wkleję tutaj może zdjęcie, o co mi chodzi, ale chodzi mi ogólnie o takie jakby... Takie body z siateczki, z takimi paskami jak od gorsetu. Okej. Okay. I takie wiecie, pod marynarkę do czarnych spodni, na to narzucona marynarka, bo ostatnio właśnie Suzy ubrała to body i narzuciła na to marynarkę i wyglądała... Ej, że fajnie, Karola, tak, mówisz. No bo wiecie, ja rozumiem, ja jestem taka grzeczna, klasyczna i nudna, ale wiecie, no mi też czasami takiego twistu brakuje, tak? Że tam wieczorem idziemy na kolację do pięknej restauracji, to chciałabym fajnie wyglądać, sexy. Ejku, no pozwólcie mi trochę, bo nie, już tam krzyczą, za krótka ta spódnica, za krótka ta spódnica. No wiecie, no, jak idę wieczorem z małżonkiem, ładnie chcę wyglądać dla siebie, dla niego w ogóle, tak? No czasami tak ten, no wiadomo, że noszę na co dzień takie klasyczne, ale takie trochę odjechane na wieczór, daj, nic się nie stanie. W każdym razie to się przydaje. Różne były tam jeszcze inne wzory, ale ten tak ładnie podkreśla sylwetkę, więc coś takiego fajnie mieć. Dobrze. I idziemy dalej. Pokazuję Wam moją kurtkę, którą dostałam przy współpracy z Greenpointem, ale jeszcze ani razu Wam tutaj jej nie zaprezentowałam, więc pokazuję. Bardzo fajna, bo jest taki kolor beżowy, cieplusieńka. Podoba mi się, bo ja mam taką cienką z Massimo Dutti, a potrzebowałam taką grubszą. I ta jest fajna i do tych wszystkich moich beży, prawda, tych karmeli, bardzo fajnie się spisuje. Zaraz tutaj już Wam się w niej pokazuje z takim kapturem. Ciepła, więc bardzo fajna. No i na koniec jeszcze chcemy pokazać Karoli zakup, który, jak Karola założyła ten płaszcz, ja mówię, Karola, wyglądasz hitowo. To jest w ogóle, no, maksymalnie piękna rzecz, ty ją bierzesz. Oszalałam prawie, jak ją Karola przymierzyła. No i chyba trochę zachwaliłam. No i przechwaliłam, bo Karola w tym płaszczu wyglądała świetnie. Mało tego, ja też, bo od razu sobie przymierzyłam. Płaszcz Zary, ale ma feller. I tak, jesteśmy tak rozczarowane. Ja dzisiaj będę szła spróbować go... Zareklamować. Słuchajcie, tak. Zobaczcie, co tu się stało. W kilku rzeczach pozaciągał się. Po prostu. I to nie jest zaciągnięcie Karoli, bo ono jest w kilku miejscach jednocześnie. Tak. Piękny płaszcz z dobrym składem, Karola. Tak, bo tam jest chyba ponad 50% wełny. Dobrze, że nie wycięłaś metek, bo bez metek to by cię nie przyjęli. No. No nie? Widzisz? A ja tak krzyczę, żeby wycinać. No, w takich drogich rzeczach to lepiej poczekać. Poczekaj, Karola, gdzie tu jest? 50% wełna? Tak, 50% wełna, 30% poliester. I tam 10% akrylu. Fajny. On jest fajny. Fajny, Karola, no. No ja w nim wyglądam bardzo dobrze. Mam nadzieję, widziałam, że będę... Widziałam i Karola taka była podekscytowana, że będzie miała piękny, ładny płaszcz i pochodziła w nim 2 dni i bum. I to, słuchajcie, nie jest z jej winy, bo tam jest kilka tych zaciągnięć. Tak, są nawet na rękawach. No, w takich miejscach, gdzie nawet jakbym się, no... Piękny nie jestem płaszcz. W stanie sama tego zrobić. Jeszcze jest jedna historia śmieszna z tym płaszczem. Kupiłam ten płaszcz dzień przed wylotem do Paryża, bo Karola była na weekend w Paryżu. Tak, kupiłam ten płaszcz w czwartek, no około 20-21. No i wiedziałam, że go biorę ze sobą do Paryża, zostawiłam go w torbie, rano się ubrałam, nakładam na siebie płaszcz, zjeżdżam sobie windą, czekam sobie na korytarzu na Ubera i już wychodzę na Ubera, jeszcze się miałam przejrzeć w lustrze. I? Patrzę się, a ja mam klipsa. Klipsa z alarmem. Już nie miałam czasu, żeby się wrócić, bo to już była taka ostatni moment, kiedy mogę tego Ubera zamówić, bo trochę zaspałam. No. Więc całe szczęście, że miałam w portfelu paragon od tego płaszcza. No.
Więc poszłam najpierw na lotnisko do jednego sklepu z ciuchami, ale mieli za słabe... A, żeby rozmagnetyzować. Tak, za słabe to urządzenie, bo w Zarze mają inne. Więc musiałam z tym klipsem pojechać do Paryża. Aha. I tam pójść do Zary. Aha. Całe szczęście mam koleżankę, która mówi po francusku. Francusku, tak. Ale i tak byli bardzo zdziwieni, że z Polski przyjechałam z klipsem. A, pipa, a on pipa w bramce? Nie, w ogóle przychodzi? Nie pipał. Ale ciekawe. No bardzo ciekawe. No i cała taka historia, proszę bardzo, zdarza się najlepszym. Karoli, stylistce też się zdarza. No i tyle, słuchajcie, z zakupów. Co Wam się podobało najbardziej? Dajcie znać. Czy lubicie vlogi zakupowe? Jeśli tak, to też łapka w górę. Dziękujemy, no co za historia. Głosujcie na torebki. Pośmiejemy się, poczytamy komentarze pod vlogiem. Bardzo dziękujemy, całujemy, subskrybujemy. Do zobaczenia, pa! Pa.